Witam serdecznie na tym wideo. Zaprezentuję sposób działania wyłączników elektromagnetycznych typu KJD. Tutaj, akurat, mamy wyłącznik na 230V. Każdy z takich wyłączników posiada schemat podłączenia na obudowie. Tutaj dokładnie widzimy, jak jego wyprowadzenia przebiegają. Są oznaczane cyframi oraz literami. Możemy je sobie podejrzeć. Z tej strony, tutaj, aby zrobić podtrzymanie cewki, czyli spełnić główną funkcję tego, tego wyłącznika, czyli uniemożliwienie rozruchu silnika po wyłączeniu prądu, a następnie po powrocie po tego prądu. Musimy tutaj połączyć wyjście 24 z zaciskiem A1, czyli z cewką, tak aby po wciśnięciu przycisku cewka podtrzymywała nam styki wyłącznika elektromagnetycznego. Tutaj wykonają takie przykładowe połączenie, aby zaprezentować, jak to działa w praktyce. Żółtymi przewodami będzie doprowadzone napięcie 230, a pomarańczowymi przewodami będzie wyprowadzone to napięcie już za wyłącznika elektromagnetycznego na żarówkę, która nam pokaże sposób działania tego, tego rozłącznika. Tutaj warto zwrócić uwagę na ten żółty kabelek, który jest właśnie mostkiem pomiędzy zaciskiem A1 cewki i wyjściem, wyjściem rozłącznika elektromagnetycznego. Załączam napięcie 230 V. Po wciśnięciu przycisku zielonego żarówka zaczyna świecić. Po wciśnięciu czerwonego. Gaśnie. I teraz, kiedy załączam, cewka złapała, wyłączam zasilanie, czyli symulujemy tutaj zanik napięcia. Żarówka wyłącza się i po ponownym powrocie zasilania już nam nie zaczyna świecić czyli zabezpieczenie działa w tym momencie i dopiero wyzwolenie ręcznie przyciskiem spowoduje. Ponowne załączenie urządzenia. Takie wyłączniki używamy w wiertarkach, szlifierkach, pilarkach czy innych, innych narzędziach, które nie mogą zostać załączone po zaniku napięcia w sieci zasilającej. Dziękuję.